Witajcie! Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykorzystać aparaty Olympusa w fotografii sportowej. Do dyspozycji mamy najlepsze modele z serii OMD EM5 Mark II, EM1 i EM10 Mark II. Do aparatów przypniemy profesjonalne obiektywy ze światłem 2.8. Mamy obiektyw szerokokątny 7-14, standardowy 12-40 i teleobiektyw 40-150. W fotografii sportowej najważniejsza jest szybkość pracy. Aparaty Olympusa potrafią zrobić nawet 11 zdjęć na sekundę. Mają doskonałą 5-osiową stabilizację, która pomoże nam przy zdjęciach panoramicznych, a także w zdjęciach w ruchu. Co jeszcze? Aparaty są uszczelnione, także nie musicie się martwić, czy pada deszcz, śnieg, czy jest mróz. Zawsze możemy robić zdjęcia. Teraz pokażemy Wam trzy sposoby na wykonanie profesjonalnego zdjęcia sportowego. Pierwsza technika to tak zwany panning. Polega on na panorobowaniu, prowadzeniu obiektu fotografowanego w poziomie. Pamiętajcie, aby w kadrze zawsze mieć w tym samym miejscu Twojego sportowca. Do panningu idealnym obiektywem będzie tutaj 7-14. Super szeroki kąt pozwoli nam na bliskie podejście do fotografowanej osoby i prowadzenie go w kadrze. Do panningu najlepiej wykorzystać autofokus śledzący z funkcją tracking, która przypnie się do obiektu fotografowanego, co pozwoli nam na utrzymanie punktu ostrości. Zdjęcia seryjne jak najszybciej. Wybierzmy tryb high, 11 zdjęć na sekundę. Nie zawsze chcemy pokazać dynamikę ruchu. Czasami chcemy go po prostu zamrozić. Do tego polecam teleobiektyw 40-150 ze światłem 2.8 lub 75 1.8. Uzyskamy wtedy piękne rozmycie tła i zamrożony ruch. Ostatnia technika, którą chcemy Wam przedstawić, polega na kreowaniu sztucznego oświetlenia. Wykorzystamy do niej dwie lampy FL600 o dużej mocy i jedną małą, która jest w wyposażeniu aparatu. Jedną lampę błyskową wykorzystamy jako główne przednie oświetlenie, a druga lampa będzie kontrą, która będzie świeciła od tyłu. Każdą lampę wykorzystaną do zrobienia naszego zdjęcia możemy dowolnie ustawić. Moc lampy od pełnej mocy do 1/128. Ewentualnie jeszcze możemy pokusić się o ustawienia manualne, ewentualnie automatykę. Nie wszystkie fotografie sportowe, które znacie, zostały wykonane w taki sposób, jak się Wam wydaje. Zostały one wykreowane przez fotografa, nie wykorzystując praktycznie ruchu. Pokażemy Wam teraz jedną z naszych szybkich fotografii rowerowych. Do wykonania zdjęcia wykorzystaliśmy miejsce, które nazywa się banda, gdzie rowerzysta przechylony jest maksymalnie na bok.